Postęp w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności daje obecnie szansę na potomstwo parom, które nie miałyby szans na posiadanie potomstwa drogą naturalną. Rząd zapowiada dofinansowanie tej metody jeszcze w tym roku. Dziś porozmawiamy o tym, dla kogo i w jakich przypadkach proponuje się in vitro. To oczywiście nie jedyna metoda leczenia niepłodności. Proszę pamiętać, że tylko 40% par trafiających do kliniki leczenia niepłodności potrzebuje właśnie takiego zabiegu. Zapraszamy do zadawania pytań. Dzisiaj naszym gościem jest dr Michał Małek, specjalista ginekolog położny z kliniki Invimed w Poznaniu. Witam Pana. Witam i witam Państwa. Proszę się nie cierpliwić. Pytania będą pojawiały się w okienku czatowym pod nami. Wystarczy napisać i chwilę poczekać na odpowiedź. Panie doktorze, zacznijmy od tego, co to jest in vitro i jak wygląda ta metoda krok po kroku. Cała metoda in vitro jest to proces dążący do tego, żeby zajść w ciążę. Przy oczywiście wskazaniach do tej metody i niemożliwości osiągnięcia tej ciąży i innymi sposobami. Ten cały proces możemy podzielić na dwie części. Pierwsza część to będzie kwestia stymulacji kobiety odpowiednimi lekami w różnych protokołach stymulacji. Celem tej stymulacji jest osiągnięcie w miarę maksymalnej ilości pęcherzyków. W każdym z pęcherzyków na jajnikach powinna się znajdować jedna komórka jajowa. Maksymalnej, ale też bezpiecznej dla kobiety. Czyli nie możemy dążyć do tego, żeby była to ilość nadmierna, dlatego że wówczas możemy doprowadzić do zespołu hiperstymulacji jajników, który będzie stanem nawet zagrożenia dla tej pacjentki. Ale przyjęto, że ilość 6 do 12 pęcherzyków jest to taka ilość pęcherzyków, którą powinniśmy przy dobrej stymulacji, dobrej reakcji na tą stymulację u danej pacjentki uzyskać. Jeżeli już zakończymy ten proces stymulacji i mamy odpowiednią ilość pęcherzyków, odpowiedniej wielkości. W międzyczasie oczywiście też badamy poziomy hormonów, jak ta pacjentka reaguje i oceniamy to w badaniach ultrasonograficznych. Przechodzimy do drugiej części, tej części takiej biotechnologicznej, w której na początku wykonujemy punkcję tych pęcherzyków. W znieczuleniu pobieramy, nakuwając te pęcherzyki, płyn, pobieramy go również razem z komórkami jajowymi i przekazujemy ten materiał do laboratorium embriologicznego. Te komórki są wówczas z tego płynu wyizolowane, oglądane, oczyszczane. Dalej w procesie dochodzi do zapłodnienia tych komórek wcześniej uzyskanym nasieniem, czy nasieniem dawcy, czy w niektórych przypadkach po biopsji jąder, jeżeli nie mamy w ejakulacie plemników. Następuje kolejny element związany z hodowlą tych zarodków i tutaj ta hodowla trwa do 5 dób. Najczęściej później wykonujemy transfer w 2, 3 lub w 5 dobie. Maksymalnie w 5 ten zarodek wówczas się nazywa blastocystą. Jest to tak jakby taki największy możliwy rozwój zarodka w tym okresie. Wykonujemy wówczas transfer, wprowadzając te zarodki cewnikiem do jamy macicy i tam w sposób bezpieczny umieszczamy te zarodki. Kiedy para stara się o dziecko i zawodzą naturalne metody, to często rodzina mówi, to wina kobiety. Jest taki stereotyp, prawda? Dokładnie tak. W społeczeństwie. Natomiast szacuje się, że przyczyny rozłożone są porówno i na mężczyznę, i na kobietę. Proszę powiedzieć w takim razie, jakie przyczyny leżą może najpierw po stronie kobiet? Ja jako ginekolog bardzo często spotykam się z taką opinią, dlatego że to kobiety chodzą do ginekologa, to kobiety się często badają, natomiast tak naprawdę nie ma pewnych wskazań dla mężczyzn, żeby tak jak kobiety chodzili co roku do badań, bo im nie ma takiej potrzeby. Natomiast, ale mają mężczyźni swojego lekarza? Oczywiście tak. To jest androlog. Androlog czy urolog najczęściej zajmujący się narządami płciowymi u mężczyzny. Ale wróćmy do konkretów. Wróćmy do konkretów, czyli sytuacja, jak ona obecnie się przedstawia. Obecnie 44% problemu leży po stronie mężczyzny, 42% po stronie kobiety. Więc widzimy, że tak, więcej po stronie mężczyzn. Więcej po stronie mężczyzn. Mhm. Te problemy zaczynają się właśnie kształtować ze względu na to, że coraz później podchodzimy do starań o ciążę,
ale też również inne czynniki związane z chorobami w międzyczasie, które przechodzą mężczyźni, z lekami, które biorą, czy z innymi problemami związanymi z zaburzeniem gospodarki hormonalnej, czy z infekcjami, które również mogą wprowadzić. Zdarzają się również problemy anatomiczne, czy pojawienie się żylaków powrózka nasiennego, które też w pewien sposób mogą wpływać na osłabienie jakości czy ilości nasienia. Powiedział Pan o tym, że coraz później pary starają się o dzieci. Czy wiek w takim razie ma także wpływ na płodność kobiet i mężczyzn? Tak. Obecnie zmienił się pewien model podchodzenia do starania o dziecko. Jeżeli byśmy to na przestrzeni wielu lat rozpatrzyli, to byśmy powiedzieli, że nasze mamy, nasze babcie generalnie szukały mężczyzn i zachodziły w ciążę w tym najlepszej czasie płodności, czyli między 18 a 25 rokiem życia. Obecnie styl życia się w ogóle zmienił. Ludzie dążą do tego, żeby mieć najlepsze wykształcenie, mieć dobrą pracę, zabezpieczenie. Niezależność też do któregoś wieku. Oczywiście tak, ale co się z tym wiąże, że ta decyzja o zamążpójściu, o posiadaniu dziecka przesuwa się na lata 30 czy później. I do naszych klinik trafiają przede wszystkim pacjentki, które mają lat 30-35, o już ustalonym statusie materialnym, ale niestety nie posiadające potomstwa. I wracając do Pana pytania, tutaj sytuacja jest taka, że rzeczywiście to, co powiedziałem, między 20-25 rokiem życia ta płodność jest najlepsza. Później ona się stopniowo obniża, aż do 40 roku życia i po 40 roku życia ona gwałtownie się obniża. Czyli tutaj problemy z zajściem w ciążę są bardzo duże. Oczywiście do 50 roku życia, bo mniej więcej w 50 roku życia pacjentki przechodzą w okres menopauzy. No właśnie, ja to chciałem od razu zapytać, bo wiemy, że być może w tym roku rząd da możliwość refundowania in vitro. Oczywiście tam jest wiele punktów, które para musi spełnić, żeby do tej refundacji przystąpić. Wiemy też, że rząd mówi o dofinansowaniu leczenia kobiet do 40 roku życia. Pan powiedział przed chwilą, że nawet do 50 roku życia jest szansa. Co zalecają w takim razie lekarze i czy rzeczywiście jest sens podchodzić do in vitro po 40 roku życia? Ja bym powiedział tak, do 50 może nie, ale rzeczywiście 43, 45 w niektórych przypadkach hormonalnych przygotowanie tej pacjentki tak. My takie badania najpierw przeprowadzamy i później patrzymy, czy rzeczywiście ta pacjentka będzie mogła do takiej procedury podejść. Z punktu widzenia medycznego, jeżeli pacjentka dopiero wtedy się decyduje na ciążę, to największe szanse ma przy in vitro. Staranie się czy odwlekanie tego na zasadzie prowadzenia długotrwałej diagnostyki, czy podchodzenia do inseminacji, opóźnia trochę ten czas na zajście w ciążę. Oczywiście my możemy wykonać ocenę cyklu dla tej pacjentki. Ona może się naturalnie starać. Może mieć wykonaną inseminację, jeżeli te wskazania są. Niemniej jednak przyjmuje się, że do 43 roku życia ta skuteczność inseminacji to jest tylko 1%. A i tak ona jest większa niż naturalne starania. Więc takim pacjentkom, tak jakby z wyboru, powinniśmy proponować tą metodę, która przyniesie największe szanse na ciążę. Ale jeżeli byśmy mieli porównać tą metodę, nawet in vitro, do tych pacjentek, które są przed 35 rokiem życia, to one i tak mają połowę szans. Teraz przyjmując kwestię programu, ja bardzo szanuję sytuację taką, że ministerstwo, rząd, eksperci wymyślili ten program i trzeba też uszanować, że te środki są kierowane dla określonej grupy. Niemniej jednak ta grupa też, która by była grupą docelową, to jest kwestia właśnie tych pacjentek po 40 roku życia. Natomiast trudno jest powiedzieć, czy w takim wypadku po 40 roku życia to do 43 roku, czy do 45, czy do 50. Więc przyjęto, że te pary, które będą miały największe szanse z punktu widzenia tych krzywych, o których wcześniej powiedziałem, będą miały do 40 roku życia. I tutaj
Myślę, że celem było spowodowanie tego, żeby rzeczywiście urodziło się jak znacząco więcej dzieci, a nie podejście do tego, żeby każdym dać szansę. Oczywiście możemy dyskutować, czy to jest etyczne, czy nieetyczne, czy takie, czy inne. Niemniej jednak podjęto taką decyzję, uważam, że słuszną, aczkolwiek wiadomo, że gdyby była rozszerzona, również zaczęła się by dyskusja na zasadzie, co jest granicą, prawda? Rozmawiamy na żywo w internecie, cały czas oglądają Państwo nasz program, w którym rozmawiamy z doktorem Michałem Małkiem, specjalistą ginekologiem, położnikiem z kliniki InVimed w Poznaniu. I pierwsze pytanie od Państwa. Pan Arturek pyta, jestem osobą seropozytywną, w związku ze zdrową partnerką staramy się o dziecko. Mam już umówione odwirowanie nasienia w Warszawie. Czy Wasza klinika podejmie się inseminacji? Powiem tak. Z punktu widzenia organizacyjnego nie prowadzimy inseminacji czy in vitro u par, które są seropozytywnie. Taka jest decyzja i taka jest tutaj moja odpowiedź. Kolejne pytanie od pani Kasi 29. Witam, mam PCO, nie wiem czy dobrze tak? Czytam. Hashimoto, cykle bezowulacyjne, jajowody drożne. Po ilu inseminacjach należy myśleć o in vitro? Tu już pomijając sytuację związaną z danymi chorobami, które występują u pacjentki, przyjmujemy, że wykonanie do 6 inseminacji, czy przyjmuje się tak, że do 6 inseminacji dana para przy oczywiście dobrych parametrach związanych i ze skuteczną owulacją i z dobrymi parametrami nasienia, ta para powinna zejść w ciążę. Jeżeli tej ciąży nie uzyskujemy, wówczas powinniśmy myśleć o in vitro, czyli 6. U kobiet czynnik jajnikowy, jajowody, endometrioza, idiopatyczny, czyli nieokreślony dla kobiet po 35 roku życia. U mężczyzn jako kryterium wybrano gęstość plemników i leczenie onkologiczne. Mowa tutaj oczywiście o projekcie rządowym, o którym już wspominaliśmy w naszej rozmowie. Czy według Pana to, co wymieniłem przed chwilą, obejmuje wszystko i czy wszystko jest z tym ok? Ja myślę, że tak. Powiem, że te czynniki zostały dosyć ogólnie potraktowane, ale one jednak obejmują te wszystkie problemy, z którymi my się borykamy w kwestiach diagnostyki. I zarówno z tym, co się dzieje na jajnikach i czy są drożne jajowody, czy nie, z taką tą chorobą podstępną, jaką jest endometrioza, która daje nam też pewne zaburzenia i problemy z zejściem w ciążę. Jeżeli diagnozujemy parę i te wyniki wszystkie wychodzą prawidłowo, nie widzimy jakiejś ewidentnej przyczyny, wówczas tą niepłodność nazywamy idiopatyczną i to wskazanie również tutaj zostało ujęte. Pytanie oczywiście o kwestię męską jest bardzo proste, dlatego że tutaj musimy oczywiście uzyskać wynik badania nasienia i te złe czy niedobre, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z małą ilością plemników, czy nieruszającą się, czy zmniejszoną morfologią, one również tutaj zostały ujęte. Można było oczywiście dyskutować, czy dana para, u której na przykład nie ma plemników i mamy się zdecydować na biopsję, a jeżeli nie uzyskamy tej biopsji, no to co wówczas, tak? Czy tą parę już możemy zakwalifikować do programu, czy nie? Czy takiej parze dać szansę na to, żeby wykorzystać nasienie dawcę? Tego obecnie w programie nie ma, więc tutaj można było ewentualnie rozszerzyć o takiej sytuacji, ale to już jest kwestia innego spojrzenia, tak jakby jeszcze też na ten temat. Pani Izabelka 84 pisze, bardzo czekałam na dzisiejszą transmisję i mam ogrom pytań. Staram się z mężem od 2009 roku o ciążę. Nie mamy żadnych rezultatów. Jestem po HSG, laparoskopii, hysteroskopii. Odwiedziłam profesora Pawiczyka. Byłam na inseminacji, która się nie powiodła, bo niestety mąż ma za słabe nasienie. Leczył się u andrologów. Przyjmował przeróżne leki. Niestety nie ma poprawy. Lekarze nie chcą przygotować mnie do kolejnych inseminacji, ponieważ nie mam odpowiednich parametrów nasienia. Co robić w takiej sytuacji? In vitro. Tutaj to co powiedziałem i co to również jest wskazaniem w tym programie. Jeżeli nie mamy odpowiedniej ilości plemników, albo one się za słabo ruszają
i nawet w warunkach laboratoryjnych my nie jesteśmy w stanie tego polepszyć w wystarczający sposób, który możemy uznać za to, że będzie to prowadziło do ciąży, to uważam, tak jak koledzy tutaj z zespołu profesora Pawelczyka nie kwalifikują tej osoby do inseminacji, to jest słuszne postępowanie. Tej pani pozostaje po prostu procedura in vitro. Innym rozwiązaniem, oczywiście też do zastosowania, byłoby wykorzystanie nasienia dawcy do inseminacji, jeżeli dana para by się upierała o inseminacji. Ale wiadomo, że jest to bardzo duży problem związany z tym, żeby pogodzić się, że taką decyzję trzeba podjąć. Natomiast jeżeli tutaj mamy jednak te plemniki, one się ruszają, nie ma skutecznego leczenia andrologicznego, które by mogły te parametry poprawić, to tutaj jest to właśnie wskazanie do przeprowadzenia procedury in vitro. Oglądają Państwo na żywo w internecie program Rozmawiamy. Naszym gościem jest dr Michał Małek, specjalista ginekolog położnik z kliniki InVimed w Poznaniu. Jeśli mają Państwo pytania do naszego eksperta, bardzo prosimy o ich zadawanie w okienku czatowym. Wystarczy wpisać pytanie i poczekać na jego pojawienie się właśnie w okienku czatowym. Wracamy do rozmowy. Czy zaawansowane techniki, myślę tutaj o IMSI i ICSI, znacząco wpływają na powodzenie? Jako jedna z niewielu, nie chciałbym skłamać, że jedyna w Polsce, posiadamy specjalistyczną aparaturę do tego, żeby wykonać badanie nasienia pod bardzo wysokim czy bardzo dużym powiększeniem rzędu 6600 razy. Podam tylko dla przykładu, że normalny mikroskop laboratoryjny, w którym oceniamy nasienie, ma powiększenie 400 razy. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że my wówczas, kiedy mamy w takim podstawowym badaniu nasienia problem z prawidłową budową tych plemników, możemy je w tym sprzęcie dokładniejszym do badań MSOM, bo to jest właśnie to badanie, które ocenia budowę tych plemników, dokładniej przyjrzeć się tym plemnikom. Przy wyborze plemników do zapłodnienia w metodzie ICSI albo IMSI właśnie wykorzystujemy albo ten normalny laboratoryjny mikroskop i wówczas prowadzimy zapłodnienie metodą ICSI, jak to robi większość klinik na świecie, ale w wybranych przypadkach, w których mamy problemy z zapłodnieniami w poprzednich procedurach in vitro, z nieprawidłowymi właśnie wynikami morfologicznymi, czyli prawidłowej budowy tych plemników, z nawrotowymi poronieniami, które występują, wówczas możemy wybrać najbardziej prawidłowy plemnik w budowie, który wprowadzamy do komórki jajowej. To jest ta przewaga tej metody IMSI, którą możemy zastosować. Badania tutaj naukowe są dosyć niejednoznaczne. One w niektórych wskazują na przewagę IMSI, w niektórych nie. My widzimy, że w wybranych przypadkach, bo nie stosujemy tej metody u wszystkich par, ale u tych, które mają problemy, wówczas widzimy, że znacząco te wyniki nasze się poprawiają. Więc we wskazaniach, które są, które podałem wcześniej, jak najbardziej tak.